Nowus to gra bilardowa nazywana potocznie bilardem marynarskim. Grę rozgrywa się na kwadratowym stole. Celem gry jest wbicie krążków swojego koloru do łus. Stół podzielony jest na pola. Pole uderzenia, pole jasne i pola ciemne. Gracze zajmują miejsce naprzeciwko siebie, każdy przy swojej bandzie. Przed rozpoczęciem gry stół nacieramy specjalnym proszkiem. Ustawiamy krążki przy bandzie, 8 sztuk, po 4 krążki od środkowej linii stołu. Duży krążek ustawiamy w dowolnym miejscu w polu uderzenia, tak aby linia podziału pola nie była widoczna w kółeczku. Duży krążek powraca w pole uderzenia za każdym razem po wykonaniu ruchu. Lewa ręka powinna leżeć ze złożonymi palcami na obramowaniu stołu, a kij musi ślizgać się wzdłuż wskazującego palca, opierając się o obramowanie stołu. Kij trzymamy stabilnie, wzdłuż ciała na lekko ugiętych kolanach. Wyprowadzając uderzenie, staramy się nie podnosić kija. Gracze ustalają, kto wykona pierwsze rozbicie. Jeżeli po rozbiciu do łuzy wpadnie jeden lub kilka krążków gracza, ma prawo do kolejnego uderzenia. Utrata prawa do ruchu następuje, gdy razem ze swoim krążkiem do łuzy wpada krążek przeciwnika. Gracz nie wbija do łuzy żadnego swojego krążka. Własny krążek albo krążek przeciwnika wyleci poza bandę. Gracz popełni faul, za który jest wystawiany karny krążek. Jeżeli duży krążek powraca do pola uderzenia, podczas gdy wszystkie krążki zawodnika są jasne, a w kółeczku nie ma widocznej linii podziału pola. Gracz traci prawo do uderzenia i otrzymuje karny krążek, minus gdy duży krążek zostanie wbity do łuzy albo wyleci za bandę stołu. Duży krążek nie uderzył ani jednego krążka gracza, jeżeli na stole znajdują się jeszcze jasne krążki. Po uderzeniu duży krążek dotknie najpierw krążka przeciwnika, albo jednocześnie swojego i cudzego krążka, jeśli na stole znajdują się jeszcze jasne krążki. Gracz uderzeniem bezpośrednim trafia w ciemny krążek. Dotknięty w ten sposób krążek stawiamy na poprzednie miejsce. Jeżeli uderzeniem bezpośrednim krążek przeciwnika przeleci przez bandę stołu, krążek ustawiamy w centrum koła, a jeżeli to miejsce zajęte, na kraj koła z tej strony, gdzie krążek przeleciał przez bandę. Karny krążek stawiamy dokładnie na linię połowy, a jeżeli tam nie ma miejsca, to minus stawiamy jak najbliżej linii centrum. Jeśli na stole znajduje się wszystkie 8 krążków, karnego krążka nie wystawiamy, tylko zaliczamy jako dług i wystawiamy po ukończeniu wbijania w przyszłości. Krążki znajdujące się w centralnym kole albo w swoim polu uderzenia są tak zwane ciemne. Gracz ma prawo uderzać bezpośrednio swoje krążki jasne. Wbić rykoszetem wszystkie swoje krążki i jasne i ciemne. Krążki ciemne można wybić tylko rykoszetem dużego krążka, jeżeli duży krążek dotknął najpierw przeciwległej bandy. Dużym krążkiem, który przed tym dotknął krążek jasny. Swoim krążkiem znajdującym się poza tymi polami. Gra kończy się wtedy, gdy ktoś z graczy wbije wszystkie swoje krążki do łuz. Osoby z pary ustawiają się naprzeciwko siebie. Gracze wykonują ruch po kolei zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Podczas gry każdy gracz próbuje wbić nie tylko swoje krążki do łuzy, ale także osoby, z którą tworzy parę, współpracując z nią. Wygrywa ta para, która pierwsza wbije wszystkie swoje krążki do łuz. Podczas gry w parach obowiązują takie same zasady, jak podczas gry we dwie osoby.